Czwartek, 27 czerwca, Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji. Podwójne dożywocie za zabójstwo Aleksandry W. i jej 15-letniej córki Oliwii z Częstochowy. Taki wyrok usłyszał dziś Krzysztof R., mężczyzna, który w lutym 2022 roku udusił 45-latkę, po czym zwabił jej córkę na ogródek ziołkowy, gdzie zabił również ją, a potem jej psa. Oskarżony do samego końca nie przyznawał się do winy. Nie wiadomo też, jakie zeznania składał mężczyzna, ponieważ sprawa toczyła się z wyłączeniem jawności. Fatima Orlińska. Kiedy 2 lata temu policja ogłosiła poszukiwanie matki i córki z Częstochowy, zaangażowała się w nie też lokalna społeczność. 11 dni później ciała Aleksandry i Oliwii W. oraz truchło ich psa odnaleziono zakopane w lesie w Romanowie w powiecie częstochowskim. Przed zabójstwem Krzysztof R. miał podglądać nastolatkę przez zamontowaną w jej pokoju ukrytą kamerę, a także dopuścić się wobec niej innych czynności seksualnych. Wymierza mu karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wyrok dożywotniego pozbawienia wolności Krzysztof R. usłyszał dwukrotnie. Dodatkowo sąd wymierzył mu karę 3 lat pozbawienia wolności za uduszenie psa. Został też skazany za utrwalanie wizerunku nagiej 13-latki, dopuszczenie się wobec niej innych czynności seksualnych i podszywanie się pod nią w mediach społecznościowych. O dożywocie wnioskowała prokuratura. Oczywiście będę analizować ten wyrok, mam na to 7 dni. Gdyby jakieś względy formalne się tam pojawiły, no to nie wykluczam takiej możliwości, ale na dzień dzisiejszy nie widzę powodów, dla których miałabym kwestionować te ustalenia sądu i ten wyrok. Skazany Krzysztof R. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 30 latach odbywania kary. Sąd zasądził również od niego 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz matki i babci kobiet, 100 tysięcy złotych na rzecz ojca 15-latki, a 10 tysięcy złotych ma trafić na konto częstochowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Myślę, że ten wyrok jest taki, jaki powinien zapaść, natomiast no nie jest jeszcze prawomocny. Tak? Myślę, że obrońcy będą jeszcze wnosić apelacje. No i sąd apelacyjny w Katowicach dopiero rozstrzygnie ostatecznie, jak ten wyrok będzie wyglądał. Natomiast kara została wymierzona maksymalna, jaka jest możliwa przy tego typu przestępstwach, jakie przewiduje kodeks karny. Podczas ogłoszenia wyroku na sali rozpraw obecna była matka i babcia zamordowanych, a także ojciec 15-letniej Oliwii. Byli również ci, którzy znali ofiary, a którzy sprawą od początku byli mocno poruszeni. I teraz 18 jest, proszę. I ta babcia biedna patrzy, nie, na moją wnuczkę, że o, żebym miała też taką wnuczkę. Uważam, że sąd naprawdę stanął na wysokości zadania. Bardzo sprawiedliwy wyrok, tak się należy mu. No niestety, za takie morderstwa, no to innego wyroku nie można było. I poza tym, no to nie widać było żadnych emocji wśród, no, ten oskarżony, nic, po nim to po prostu tak sobie, o, swobodnie sobie stał. Jak ustalono w toku prokuratorskiego śledztwa, skazany Krzysztof R. znał swoje ofiary. Był zaprzyjaźniony z 45-letnią Aleksandrą W., miał pomagać jej podczas prac w ogródku działkowym i przy remoncie mieszkania. Zgodnie z decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, kilkudziesięciometrowy odcinek drogi przy ulicy Diamentowej w Siemianowicach Śląskich musi zostać rozebrany. Zdaniem inspektora droga powstała nielegalnie. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że ten krótki łącznik prowadzi do osiedla, na którym mieszka prezydent Siemianowic. Radni opozycji chcą zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Karolina Komada. Dla jednych to zjazd, a dla innych droga. Zaledwie 40-metrowy odcinek, a wzbudza wiele kontrowersji. Na zjazd nie potrzebujemy żadnego pozwolenia na budowę ani projektu budowlanego, bo jest to zjazd. Jak Państwo widzicie, właśnie tak to wygląda. Kilkudziesięciometrowy odcinek powstał kosztem 80 tysięcy złotych. Za tę kwotę utwardzoną drogę dojazdową zastąpiono kostką betonową. Jednak miasto zrobiło to bez pozwolenia na budowę. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego uznał, że droga została wybudowana nielegalnie, więc ma być rozebrana i to do końca sierpnia. Mieszkańcy nie są zadowoleni. Nie wiem, kto chce to zburzyć. Przecież to jest ułatwienie, no. To by było szkoda. To jest jakiś poroniony pomysł. Bardzo dobrze, że ta droga powstała. Szkoda, że nie ma chodnika do porządku, bo i tak dzieci do szkoły chodzą bokiem po ulicy, gdzie jest niebezpiecznie. Przedtem w ogóle nie było, było bagno jedno i tak dalej. Nie ma światła, nie ma nic, a niestety, ale dużo dzieci mieszka na tym osiedlu.
Na osiedlu mieszka też prezydent Siemianowic Śląskich, który według opozycyjnych radnych przeznaczył miejskie pieniądze na budowę drogi do swojego domu. Cała sprawa wyszła na jaw 20 czerwca podczas sesji absolutoryjnej. Prezydent ani absolutorium, ani wotum zaufania nie otrzymał. Radni zdecydowali za to, że złożą zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przez prezydenta przestępstwa. Teraz tą drogę będzie trzeba rozebrać, czyli podwójnie miasto zapłaci. Najpierw 80 tysięcy za wybudowanie, a teraz kto zapłaci za tą rozbiórkę? Tym bardziej, że PIMP wskazał, że można się było od decyzji odwołać, można było tą drogę zalegalizować, czego pan prezydent ani jego służby nie zrobiły. Podczas zwołanej na czwartek nadzwyczajnej sesji Rady Miasta radni oczekiwali wyjaśnień od prezydenta. Dlaczego, drugie pytanie, nie zostały podjęte żadne działania właśnie legalizujące po piśmie z PIMP-u? Na większość pytań odpowiedzi jednak nie dostali. Rafał Piech nie odniósł się do sprawy w ogóle. Jego zastępczyni tłumaczyła, że to nie droga, a zjazd na budowę, którego nie trzeba pozwolenia. Zachodzi podejrzenie, że ktoś celowo zlecił lokalizację zjazdu, a potem zaczął udawać, że to jest droga. Ktoś, kto zna się na sztuce budowlanej, kto ma do tego uprawnienia. Jeśli chodzi o pytanie, dlaczego nie legalizowaliśmy drogi. Ponieważ to nie jest droga. 14 radnych zdecydowało o zawiadomieniu prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta. 4 wstrzymało się od głosu. Wakacje to tradycyjnie czas remontów dróg. Nie inaczej jest i tym razem. Na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia przy byłym punkcie poboru opłat w Żernicy trwa naprawa nawierzchni. Tworzą się korki sięgające kilku kilometrów. Na drogowej trasie średnicowej w Zabrzu ruch w obu kierunkach odbywa się na zwężonej jezdni. Podobnie jak na ulicy Kościuszki w Katowicach przy wylocie na Mikołów, gdzie dziś rozpoczęła się wymiana nawierzchni. Magda Sincewicz. Wraz z rozpoczęciem wakacji ruszyły remonty dróg. Ci, którzy korzystają z gliwickiego odcinka autostrady A4, mogą utknąć w korku z powodu prac na wysokości byłego punktu poboru opłat w Żernicy. Prace trwają już cały tydzień. Wszystko przebiega sprawnie. Przewidujemy, że ten remont zakończy się z końcem przyszłego tygodnia. Tu pracę tak zorganizowaliśmy, aby w tygodniu te prace przeprowadzać, a na okres tych wyjazdów wakacyjnych, weekendowych schodzimy z utrudnieniami z pracami i przywracamy pełny przekrój jezdni. Korki tworzą się też w Katowicach przy ulicy Kościuszki, gdzie rozpoczęła się wymiana nawierzchni jezdni na odcinku od wiaduktu kolejowego w rejonie skrzyżowania z ulicą Owsianą. Drugi etap robót rozpocznie się 1 lipca. Wtedy przebudowana zostanie nawierzchnia od ulicy kolejowej do Famuru. Roboty mają potrwać do połowy lipca. Z początkiem miesiąca ruszy też remont w miejscu, gdzie codziennie przejeżdża 120 tysięcy samochodów. W najbliższą niedzielę wprowadzimy zmianę organizacji w Katowicach na drodze ekspresowej S86 w rejonie obiektów, które prowadzą ulicę Monte Cassino. Te prace związane są z wykonywaniem przejazdów technologicznych na potrzeby przyszłego remontu tych obiektów. Zawęzimy tam lewe jezdnie, co będzie oznaczało dla kierowców, że w kierunku Sosnowca będą mieli do dyspozycji 3 pasy, w kierunku Katowic 2. Drogowcy informują, że czas trwania tych utrudnień nie powinien przekroczyć 2 tygodni. Najstarszy zabytek Katowic, pochodzący prawdopodobnie z XVI wieku, drewniany kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Parku Kościuszki zostanie zmodernizowany. Właśnie został ogłoszony przetarg na projekt i wykonanie prac. W planach jest też remont dzwonnicy, ogrodzenia i otoczenia świątyni, ale wiele będzie zależeć od finansowych oczekiwań potencjalnych wykonawców. Karolina Komada. Kościół świętego Michała do stolicy województwa przyjechał rozłożony w 3 wagonach z miejscowości Syrynia. Odkąd został oficjalnie otwarty w czerwcu 1939 roku, stał się nieodłącznym elementem Parku Kościuszki. W latach 70., w latach 80. było to miejsce spotkań Solidarności, ale też miejsce spotkań ludzi, którzy byli oburzeni postawą władz w stosunku do zabitych górników z kopalni Wujek. I tam właśnie też organizowano takie wiece, tam się ludzie spotykali, modlili.
Mieszkańcom Katowic służy do teraz, ale już tylko jako miejsce kultu religijnego. Jednak na kilkanaście miesięcy kościół zostanie wyłączony z użytku. Powodem jest remont. Ostatnie prace konserwatorskie odbyły się w świątyni w latach 70. XX wieku. Stąd też konieczność rewitalizacji samego obiektu, dzwonnicy i otoczenia. W ramach tego przetargu wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac takich właśnie rewitalizacyjnych dotyczących samego kościoła. Chodzi o wymianę pokrycia dachu, renowację konstrukcji całego obiektu, impregnację drewna, tych konstrukcyjnych elementów drewnianych, z których ten kościół jest zbudowany, pozbycie się ewentualnych owadów, które mogą w tym drewnie żyć, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji przeciwpożarowej. Od 1971 roku cały zespół kościelny wpisany jest do rejestru zabytków. To oznacza, że wszelkie prace na tym terenie można wykonywać tylko za zgodą Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obiekt jest pod opieką Muzeum Historii Katowic. Powstał prawdopodobnie w XVI wieku, bo 1510 rok, tak datuje się budowę tego kościółka w Syrynii. No i przechodził wiele różnych przebudów. Jeszcze tam na miejscu, na początku był to tylko budynek kościoła składający się z prezbiterium i nawy. W XVII wieku dodano jeszcze do niego tak zwane soboty, które otaczały cały ten kościółek. Rewitalizacja obiektu ma zostać wykonana z dofinansowaniem z rządowego programu odbudowy zabytków. Jej koszty mogą sięgać nawet kilku milionów złotych. Oferty w przetargu można składać do 11 lipca. Na wykonanie prac wybrana firma będzie miała 13 miesięcy. 178 wycieczek i dwa wydarzenia specjalne. To wszystko w 3 dni na terenie 41 miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Urodziny GZM po raz kolejny obchodzone będą w dość nietypowy sposób, bo cyklem mikrowycieczek po różnych miejscach metropolii. Magda Sincewicz. Wszystko jest już gotowe, ale oficjalna premiera dopiero w piątek, bo to właśnie wtedy rozbłyśnie ten nowy neon, co będzie oznaczać początek trzydniowego święta metropolii. Zainspirowaliśmy się tym neonem na podstawie dawnego neonu na ulicy Stawowej, który kiedyś tam wisiał w latach 70. i 80. Takie czarne kulki reklamowały restauracje i pomyślałem, że może warto zareklamować cykliczną, stałą imprezę kierunek GZM właśnie w takiej neonowej formie. To już trzecia edycja imprezy, która od początku stawia na mikroturystykę. W tym roku na uczestników festiwalu czeka 178 wycieczek oraz dwa wydarzenia specjalne. Jedno z nich odbędzie się w sobotni wieczór w Dąbrowie Górniczej. Mamy dla naszych gości specjalnie przygotowane nowe leżaki, mamy specjalnie ten teren oznaczony, mamy dwie sceny, na których będzie występowało 5 DJ-ów, mamy 6 godzin muzyki non-stop od godziny 18 do późnych godzin wieczornych. Bo to właśnie od rana do wieczora przez 3 dni na mieszkańców regionu czeka wiele atrakcji. Na niektóre z nich skończyły się już miejsca, inne są jednak wciąż dostępne. Opisy poszczególnych wydarzeń oraz informacje, jak dokonać rezerwacji, dostępne są na stronie kierunekgzm.pl. Zawsze święto odbywa się w okolicach 1 lipca, kiedy to 7 lat temu powołana została Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Z roku na rok liczba wycieczek rośnie. Świętujemy we wszystkich 41 miastach i gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, więc mieszkaniec każdej gminy znajdzie coś dla siebie. Zachęcamy do tego, żeby poznawać nie tylko swoje najbliższe sąsiedztwo, ale również wybrać się do sąsiadów albo na drugi kraniec metropolii. Będzie można ją przemierzać w różny sposób. Na rowerze, pieszo, kajakiem, balonem, a nawet windą paciorkową. Jeśli ktoś chce skorzystać z komunikacji miejskiej, wystarczy, że wejdzie na stronę wydarzenia i pobierze specjalny kupon, który upoważnia do bezpłatnych przejazdów. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy. To wszystko, co przygotowaliśmy w czwartek. Miłego wieczoru Państwu życzę i polecam uwadze nasze jutrzejsze informacje. Do zobaczenia.